Lider pojedzie do Rzeszowa w roli faworyta. Jesienią Radomiak rozbił Resowie 5-0 i nic nie wskazuje na to, aby w rewanżu role miały się odwrócić. Podopieczni Dariusza Banasika męczyli się z Rowem, byli nieskuteczni. Kibice wierzą jednak, że to tylko wypadek przy pracy. Resowia szykuje się na twardą walkę. Co prawda ma przewagę nad zespołami ze strefy spadkowej, ale nie może jeszcze być pewne utrzymania. Rzeszowianie borykają się jednak z kontuzjami. Spotkanie Resowia Radomiak odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00.